Masz bardzo ładne oczy, w ogóle od początku chciałem zacząć od tego tematu. I włosy, ale to o włosach mówić nie będę, bo ja co prawda mam brzydkie, więc sam się dołować nie chcę. No, te twoje też są obrzydliwe. Wiesz co mnie wyróżnia od twoich? Ja mam przynajmniej za kola. O, chciałabyś mieć to, chciałabyś. Nie, proszę cię, to masz idealną linię włosów. Jak tam, co tam u ciebie? W ogóle jaki my mamy dzień tygodnia? Czwartek. Jak tam w czwartkowy wieczór? No właśnie, nudno. Nudno totalnie. W sobotę pojadę do Krakowa. To może A czemu jedziesz do Krakowa? Bo, no, na miasto, na miasto. Tak, pobawić się. No tak, tak. Ale do znajomych czy gdzie? Czy sama po prostu, czy z znajomymi, czy z chłopakiem? No mam mieszkanie w Krakowie. Ale że własne? No rodziców, nie. A, dobrze, już myślałem, że się zdołuje, że ktoś jest okej, no. Nie, ja mam 16 lat, więc jakby jeszcze nie ten czas. Dobra. A ty co? Ale to poczekaj, bo nie powiedziałaś, czy ty tam masz znajomych i jedziesz ze znajomymi, albo jedziesz sama, jak to wygląda? Ogólnie jadę tam sama, a znajomą w Krakowie, pewnie się z kimś złapię. Aha, to a byłaś na zakrzówku kiedyś w Krakowie? Stary, ja nie umiem pływać. O kurwa, no to rzeczywiście na zakrzówku lepiej się nie uczyć, bo jak utoniesz, to cię kurwa nurkowie będą z 45 metrów wyławiać, nie? No, ale stary, naprawdę. Tam jest głęboko, tam jest no ładnie fest. A ja mogę cię nauczyć, czekaj, patrz, ja cię nauczę pływać, ja cię nauczę. Kurde! Widzisz? Chciałbym wam przypomnieć o konkursie, który odbywa się na TikToku. Nie jest to zwykły konkurs, bo do wygrania jest aż 420 zł. Jedyne co trzeba zrobić, to napisać pod TikTokami hashtag Tony420. Osoba, która zgarnie najwięcej wyświetleń pod TikTokami, wygrywa. Konkurs trwa do końca sierpnia, więc śpieszcie się, bo nie zostało wam dużo czasu. Powodzenia i zapraszam do dalszej części filmu. No cześć! No siema, widzimy się znowu. Dawno siebie nie widziałem na tym omegle. Co się stało? Gdzie byłaś? Gdzie zostawiłaś? Czemu zostawiłaś mnie, ziomku, wszystkich, co? Nie, rzadko byłam w sumie na Ome, bo weszłam w gry na Steamie i zagrałam. Gry na Steamie? No. Nieźle. Ja potrzebuję staminy, energii, siły, koncentracja, determinacja, żeby teraz iść do przodu. Rozumiem. Wiesz, o co chodzi? Dokładnie. A tam jak u ciebie wieczorkiem dzisiaj, co? Dobrze, bardzo. Skończyłam właśnie grać. A kiedy w końcu ta gra wstępna ze mną? Nie wiem. Trzeba coś ogarnąć, no. No właśnie by się przydało, no bo ja już widzę, że ty masz karabiny nabite, zresztą ja też działo. Także możemy iść na wojnę. No dobra. No, tam wiesz, że tak powiem, pociski będą leciały. A co tam w ogóle u ciebie, słychać? Się przeprowadziłeś? No się przeprowadziłem. Nowy domek urządzony, pięknie, ładnie, wszystko siedzi. Nowa fryzura, akurat słaba. No ale żyjemy, idziemy do przodu, nie? Mogę ci też pokazać mojego członka, nie żartowałem, moje członkostwo, popatrz. Taki prezent, oto mi wczoraj dziadek spenetrował, chciałem powiedzieć. Sprezentował. Pepino. Partia. Tak, partia bezpiecznego członka. W środku możemy znaleźć gumkę. I tutaj takie ten. Także widzisz. Na początku może być lekcja pływania, a później może być lekcja polityki, prawda? Dołączysz do mojej partii. Okej, okay. No dobra, no to spoko. No to w sobotę. No to w sobotę, czyli ja też mam jechać do Krakowa. Jak najbardziej. To może razem się złapiemy, skąd jesteś? No, ja w stronę Kielc. Kielce? Znaczy ja jestem tak między Krakowem a Kielcami, więc... Chyba, bo ja z Warszawy, to może ja na początku do Kielc dojadę, w Kielcach się spotkamy i pojedziemy do Krakowa. No dobra, nie? To tam te szczegóły. Ahoj, przygodo! Ale nie, w sensie bardzo bym chętnie pojechał, jeżeli by to nie były żarty, to raz. A dwa, jestem teraz chory do tego stopnia, że dzisiaj w nocy plułem krwią, więc ciężko. Tak jak dziewczyny miesiączkują, tak jak chyba krwawie z ust. No, może opowiedz jak u ciebie? U mnie? A w górach byłam w sumie niedawno, tak no. Wróciłam teraz, no dłużej. Tak. I w sumie dobrze, no siedzę całymi dniami na Discordzie z Wiktorią. Mhm. I tyle w sumie. Jakoś nieciekawie mi miałam te wakacje, nudno strasznie. Nudno? No. Ty się nudzisz? No trochę. Czemu? No bo za gorąco jest mi, żeby wyjść gdzieś na miasto. 16, bo 30 stopni jest cały czas u mnie. No tak, można się spocić. Jadę za niedługo z kolegami na działki, także chociaż tyle. Z kolegami na działkę. A będą koleżanki? No, moja jedna będzie, albo więcej, nie A wiem. A ile kolegów? Wiem, że dwóch będzie na pewno, ale... Czyli wy tam macie zamiar urządzić potężną orgię? No, może tak, nie wiem jeszcze. A, to tacy koledzy, z którymi byś była dla nich otwarta, tak? Być może. No i fajnie.
No i fajnie. No ale u ciebie to chyba Hiszpan najchętniej, nie? Schodzi. No, też tak, myślałem. Cześć Zuzanno! Ja chciałam z nim pogadać, bo on zawsze z każdego robi debila. Nie, bez przesady. Robisz debila z młodych dziewczyn. Ta, ale to wiesz, bardzo dobrze, ktoś musi ich nauczyć życia, tak? Większość żyje bez ojca, bez matki, bez nikogo tak naprawdę, są pogubione. Wiesz, może właśnie ktoś im takiego przysłowiowego słownego liścia sprzeda i kobieta zamiast zrywać jabłka na drzewach, to się ogarnie, nie? Zrywa z tobą. Dzięki, że wspomniałaś. Dzięki, że wspomniałaś o tym. Ała. Dobra, dobra. To teraz chyba muszę z tobą jednak pojechać mocno. Dobrze, od czego by tu zacząć? Pierwsze, czemu krowa, nie ty, że krowa, tylko ta druga krowa, Zuzanna krowa, nie mieści się w lustrze? Może zacznijmy od tego. Wypadałoby trochę schudnąć, koleżanko. Żartuję, żartuję. Nie ma sprawy. Po prostu kupić większe lustro. Ha, ale no, prawdopodobnie na to cię nie stać. Także co? No nie ma problemu. Da się wszystko załatwić. Ciebie wyzywać, a nie mnie. No. A, nie, ale to dopiero preludium. Ja zaczynam, wiesz jak to jest. Jak to robi, jak to robią serial killerzy, prawda? Zamiast główny target, to na początku trzeba wytępić przyjaciół i rodzin. Ej, dobrze, dobrze, dupę pokazała. Szkoda, że ręką zakryłaś, ale stópki też widziałem. Uff, ale zadziec, zazior. Ja mam za kole na przykład. Seksowne. O, dzięki, dzięki. Prawdopodobnie jesteś zbyt młoda, żeby móc uprawiać ze mną seks, ale no. Nie. A ile masz lat? 16. Spoko, mnie tak czy siak bardziej takie... bardziej mnie takie, że tak powiem, objętościowo tu kobiety interesują. Nie, ogólnie jesteś ładna. Ale przydałoby się parę kilo w dodatkowych w okolicach klatki piersiowej. Mam teraz tak małego kotka, dwumiesięcznego. No. Boże, patrz. Okay. Myślałam, że ty spodnie zdejmujesz i chcesz nam pokazać, a nie, bo to jest... Jezu, ej, dobra. Takie ma łapy długie, pany. To jest k***a królika, nie kot. Nie na kotek, tylko tak ja jej pod dupkę wsadzam rękę i tak... Jesteś zoofilką. Zuza, jesteś zoofilką. No a ty byś nie był, jakbyś takiego słodziaka miał na chacie. A on tak myśli, zostaw mnie, k***a kobietą. Nie no, mruczy przy mnie jakby ona strasznie płaka, a on albo ona, ja jeszcze nie wiem, czy to dziewczynka, czy chłopiec. Nie wiesz, czy to jest dziewczynka, czy chłopiec? Bo ja ją widziałam, wiesz, pamiętasz, jak ja byłam w pracy? To nie widziałaś Ale właśnie u kotów to jest jakoś, kiedy one są młode, to u kotów jest to jakoś dziwnie, że aha, to się po młody kot sprawa. Nie ma k***a, nieźle. No właśnie ja nie wiem, jak to działa, że to się podobno po odbycie sprawdza, jak z tego co ja widzę, to no to dziewczynka. No to wkładaj palucha i już. Nie, o to chodzi. Z tego co ja widzę, to dziewczynka. A nie ma sutków? No jest mała. A, to nie jest tak, że suty u ssaków rosną w ciągu życia, no suty się z sutami rodzisz. No nie, no ale nie no, kiedy jest kotek, dzieciątko dosłownie małe, to nie, nie ma tak, szczególnie, że sutki u kotów i ogólnie u zwierząt robią się bardziej wypukłe podczas kiedy zachodzą w ciążę, czyli na przykład kiedy nawet jak jest krowa i krowa mają takie duże, takie do mleka, co nie? To ogarniesz, że na początku mają takie... No właśnie, wymiana, to ogarniesz, że na początku wymiana są takie strasznie małe, że ich krowie w ogóle nie widać, a dopiero po tym jak krowa zejdzie w ciążę, to widać wymiana. No się Zuza, wszystko fajnie, jakby zajebiście, że przekazujesz mi taką wiedzę, tylko jest jedno ale to czemu ty się tak jarasz, mówiąc o wymionach i sutkach w zwierząt? Chciałem się zapytać, skąd jesteś? Z Dolnego Śląska. A, no tak. Gdzie my mogła być k***a taka tapeta? Jak nie na Dolnym Śląsku. Jakiś pałac po hit***e. Zajebiście, wspieracie Niemców. Allahu Akbar, habibi, habibi. Przyjadę tam z pasem szachida i wysadzę tą chawirę. Dobra. Dobra, nie ma problemu. Dobra. Ale na początku będzie bombowy seks. Ale dowcip, nie? Ej, ale teraz pomyślałem o czymś mega dziwnym i obrzydliwym i prawdopodobnie po tym co powiem, połowa z moich widzów stwierdzi, że trzeba mnie leczyć i już tak definitywnie. O, widzicie widownio? To, patrzcie, teraz powiem coś tak powalonego, że będziecie wiedzieli, że ja potrzebuję psychoterapeuty i będziecie wpłacać wyszczury pieniądze na to, żebym poszedł do psychologa, też również przez was, k***y. Tak, dobra, weź się cicho. Patrzcie, petarda. Mega petarda, ale nie moja petarda, tylko taka normalna petarda, którą się podpala, nie? Kładasz petardę w którąś dziurę u kobiety. Podpalasz. Do ucha. Nie do ucha, mówię o tam dolnych partiach. Petarda. Podpalasz, bum. Zatykasz jako korek analny. Petarda się tam pst. I co stary wtedy? Nie masz dupy. O, k***a.